siemanko, jestem na Łotwie, w Rydze. Jak widać, jestem na lotnisku w Poznaniu. Jest godzina po 8:20. O 9:00 lat do Warszawy i potem do Rygi. To jedziemy na Łotwę do Rygi, będą jaja, nie? Jest zaraz samolot, peace. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. No, pogoda na lotnisku na razie średnia, ale patrzymy. Jestem w Rydze, nie? Na Łotwie. Pozdrow. Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, miałem zmienić kraj, to zmieniłem. Jak widzicie, pogoda jest taka w sumie inna niż w Polsce i w Rumunii na pewno. Dużo wiatru na pewno. Klimat jest taki, powiedzmy, morski, bo tutaj jest bardzo blisko nad morze. No i co? Pokażę wam trochę miasto i okolice. Na razie jeszcze nie bardzo ogarniam, gdzie co jest. Jestem dopiero tydzień, a nie było dużo czasu, żeby gdzieś latać w ogóle. Ale poznamy miasto z czasem. Tutaj wiem, że jest pomnik wolności, który postawili po odzyskaniu niepodległości, po pierwszej wojnie światowej, podobnie w sumie jak Polacy. I tyle. Miasto jest całkiem fajne. Wygląda tak jak centrum Poznania, powiedzmy, jak w Warszawie. Także pochodzimy trochę i poogarniamy, gdzie co jest. Zobaczymy ten budynek, to jest chyba opera narodowa. Ogólnie połowa kraju mówi po rosyjsku, nie? Także gdy się nie wejdzie do sklepu, to ktoś mówi po rosyjsku. Tak śmiesznie trochę,
Trzeba się przyzwyczaić. Nawet nie wiem, w sklepie na przykład kasjer mówi po rosyjsku, ale myślę, że dzięki temu, jeśli ktoś nie mówi po angielsku, to po polsku powinienem je zrozumieć. Ogólnie za 2 godziny mam umówionego fryzjera, także pozbędę się tych włosów, trochę są jednak za długie, szczególnie do tej pracy, jaką teraz będę wykonywał. Na razie nie mogę wam za dużo powiedzieć, gdzie będę pracował. Podpisałem dużo umów lojalnościowych i no średnio mogę się wypowiadać na temat tego, co będę robił, ale powiem wam, że to jest przemysł rozrywkowy, ogólno pojęty. Większość znajomych wie, reszta no nie wiem, zobaczymy. Będę musiał spytać w HR-ach, ile mogę powiedzieć o firmie i co dokładnie, bo mają bardzo ścisłe zasady na ten temat. Jachowi w każdym kraju są, nie? Zawsze stoją i czekają, żeby nagonić nowe owieczki. Kurde, ale ludzi, no w sumie dobrze. Zobaczmy, co tu się dzieje. A, to jest jakiś festiwal jedzenia, o pięknie, food festiwal. O kurde, no dobrze. Będzie przynajmniej co ponagrywać na pewno. Ale kolejki. ...2020 Winter Riga Street Food Festival. To wszystko. Także na przykład będzie jeden film o cenach na Łotwie, potem będzie film o architekturze i tak dalej, i tak dalej. Mniej takiego chaosu. No ale dzisiaj tak tylko pierwsze wrażenia. Pierwszy look na miasto. Idziemy dalej. Jest ten mój fryzjer, ale jeszcze mam dużo czasu, potem go będę szukał. Jak w sumie się zgodzą, to nagram też, jak mnie ścinają. Myślę, że problemu nie będą robić aż takiego. Będzie hyperlapse ścinania włosów normalnie. Szaleństwo. Dobra, idziemy, zaraz będziemy blisko rzeki. Pokażę wam, tam są fajne widoki. No to już w ogóle wygląda jak fara poznańska.
bliżej rzeki, tym bardziej wieje i bardziej zimno. Będę się przyzwyczaić do tego klimatu tutaj. Pierwsze 3 dni chodziłem z gorączką, się przeziębiłem. Teraz jakoś jest trochę lepiej. Niedźwiedzie wszędzie są. To jest na pewno radziecki pomnik, bo to już widać po prostu po samym stylu. Chociaż w sumie sprawdzimy, co to chodzi. W sumie jakbym taką wycieczkę wziął i pojeździł, ile to może kosztować? Może sprawdzimy. Red Bus w sumie. Nie, no nie, ja jestem miastowy teraz, ja nie jestem turystą. Sam ogarnę to miasto. Nie potrzebuję wycieczek. Tu mamy mapę centrum. Dobra, pójdziemy bliżej rzeki. Ale zimno, nie? To jest masakra. Główna rzeka w mieście nazywa się Dźwina. Ona to mi przypomina trochę Wisłę w Warszawie. Ona dzieli miasto na 2 części. Jedno jest chyba bardziej takie centrum, drugie pewnie bardziej mieszkalne. Tam w oddali ten budynek, który widać, to jest ten ich taki duży, takie targowisko codziennie otwarte. Tam sprzedają owoce morza, mięso, warzywa, przyprawy z całego świata. Na pewno pójdę tam pewnego dnia i nagramy odcinek tylko o tym, bo tam się, myślę, będzie dużo działo. A, duża jest ta rzeka. Także most i rzeka, mega duży, patrzcie to. No nie, Golden Gate tam, te, nie? Całkiem fajnie to wygląda. Ale jest straszna pogoda. Zresztą chyba widać. Nie wiem, czy to jest smog, czy to są chmury. Czy to jest mgła. Ale jest tragedia, około 0 stopni. Dobra, na drugą stronę rzeki na razie nie będę się pchał. Nagram sobie tutaj jakiś timelapse fajny z nabrzeża i pójdę chyba coś zjeść albo dla kawy, żeby się ogrzać. Jest tak zimno. W każdym wschodnim kraju Alkomarket. Też jest tego pełno wszędzie. Ścięte. Można iść na miasto, nie? I w pracy też będę dobrze wyglądał, także mi się podoba. Jest elegancko. Peace. Trzymajcie się, to tyle na dzisiaj.